grają dalej. Slider z... Tu nie ma jeszcze rozstrzygnięcia drugiego półfinału. Właśnie, kto wygrał? Mnie końcówka minęła. No wygrał Damien, znaczy wygrał Sodon u nas. To była druga czy trzecia gra? 1-1 czy 2-1 już? Jest 2-1 dla... 2-1 dla Sodona i on przychodzi teraz do finału, bo to był półfinał i był best 3. Na gitarę. Tak jest, dobra. Czyli teraz czekamy na rozstrzygnięcie drugiego półfinału. Póki co chłopaki jeszcze są w grze, także dajmy im skończyć. Tak, dajmy im skończyć. Nie, nie, okej, okay, Slider wyszedł z gry. Zaraz. Pewnie przegrał. Zaraz zobaczymy. Nie no, pewnie wygrał, raczej wygrał. Wygrał? Wygrał, pewnie Roxy Rush. Wygrał. Czyli Sodon versus Slider. Tak, co myślisz, królu, bo ty jesteś dobrą wyrocznią. Wiesz co? Wczoraj Slider podcisnął 3-0 Matiza. Więc wydaje mi się, że... No wiem. Chyba ma... Ale Matiz jest troszeczkę gorszy niż Sodon, więc nie wiem. Sodon jakieś tam czasem ten cheesy zagra, jakieś mass bailingi, coś w tym stylu, więc... Może zaskoczy Slidera. Nie wiem, mi się wydaje, że będzie 3-1 dla Slidera. Mhm. A, to jest best of 3. Tak. Best of 3. No to 2-0 dla Slidera. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo tutaj ktoś mówi, że ten, bardzo... Joinujcie się wszyscy na mnie szybciutko. Że faworyzujemy graczy i tak dalej. To nie jest faworyzowanie graczy, tylko nie. To jest po prostu patrz... Widzi się obiektywne build. No. I widać, że ten gracz po prostu przegrał. Okej, okay. Ja oczywiście staram się dodawać do tego oczywiście emocje takie, że nie mówię od razu, że tutaj ktoś przegrał, albo tutaj ktoś naprawdę wygląda tragicznie i to jest... O, królu dostał! O, Pika. Zaraz. O, za wczoraj. Tak, to jest, dobra, nie będę, jesteśmy na streamie, powstrzymam się od zbędnych no emocji. Noga. Dobra, to ja idę z ladera pograć. Zróbcie go ode mnie. Chociaż jakiegoś mojego trolla, królu. Nie, nie. A my w międzyczasie jesteśmy w finale 39 edycji Go.pl for SC2, mierzą się w nim Sodon. Będzie się smażył w piekle, dobra, yo. Ale to trwało. Królu mega trolli. Słuchajcie, jeśli jest stream off, to powiedzcie, niech ktoś napisze na czacie, żeby zrobili F5 albo Ctrl F5, jeśli chcecie być fajni. Nie czekaj, ja muszę uważać jak piszę, bo zawsze jak piszę F5 na czacie, to wciskam F5 i F5, się... tak, ja mam dokładnie to samo. No ale tak, kontynuując to, co to jest jesteś głupiutki. Tak. Jestem głupiutki. Kontynuując jednakże to, co powiedział Cichy. Finał Go.pl for SC2 numer 39. Sodon kontra Slider Best of 3, a pierwszą mapą Shakuras Plateau. No i co? No i słuchajcie, PVZ. Cichy, ja myślę, że ta mapa jest bardzo fajna dla Zerga, prawda? Jeśli chodzi o jakieś takie bardziej makro gry. No, poniekąd, aczkolwiek MC nie przegrywa na tej mapie przeciwko Zergowi. No tak, ale wiesz co, MC to jest taki troszeczkę, wiesz, troszeczkę gracz, który w ogóle tak naprawdę mało co przegrywa, a jeśli już to robi, to ja myślę, że to robi po prostu tylko po to, żeby pograć sobie troszeczkę dłużej na scenie. Ale, okej, trolling na bok. Na czym polega specyfika tej mapy? Mały natural, wąska rampa, tak naprawdę chyba najwyższa rampa, jaką kiedykolwiek widzieliśmy w jakiejkolwiek mapie, jeśli chodzi o natural. Możliwość bardzo szybkiego złapania trzeciej ekspansji, która tak naprawdę nie jest do tego daleko. Więc tutaj no, Zerg czuje się dosyć komfortowo, jeśli chce grać mocne makro. Zwłaszcza na Protosa, który robi Forge Expand. I Sodon... O, makro hacza! Ależ... O, zobacz szwagier. Zobacz szwagier. Nice. Pan, słuchaj, co powiesz teraz na ten temat, bo to jest mocne, to jest mocne. Tak, to jest dobre zagranie ze strony Sodona. W tym momencie moim zdaniem Slider powinien zdecydować się na podwójny kanon, żeby uniemożliwić wyklucie się tej Queeny, która postawi mu kubkę i faktycznie zgieguje to, bo ta Queena, która zrobi ten Cryptumor, zablokuje te expo na kilkanaście minut do czasu, kiedy pojawią się tutaj pierwsze obserwery.
No i w międzyczasie Sodom będzie mógł sobie wziąć dwie ekspy praktycznie bezkarnie, no i albo to będzie jakiś all-in ze strony Slidera, albo to bardzo szybko się skończy. Dokładnie tak, no zobaczymy za chwileczkę. Okej, co ciekawe, Slider walluje się całkowicie, co mi się podoba, bo Sodom za chwileczkę będzie mógł tam przybić slingami także i pogryźć troszeczkę jego wall, a całkowity zamknięty wall spowoduje, że nie będzie mógł zrobić żadnego rambaja. To jest fajne. Okej, mamy jednego fotokanona, drugi za chwileczkę chyba powinien się tutaj budować. Okej, Slider w tym momencie będzie starał się... on chyba myślał, że tu nastąpi anulacja, a nic takiego nie będzie miało miejsca. Okej, tu on tutaj spała probami w tym momencie, tą wylęgarnię. Mamy pojedynczego kanona, no i klip się nam rozsiewa. Co musi w tym momencie zrobić Sodom, to wypompować pojedynczego Queena. I on zauważa, że tak naprawdę jego przeciwnik w tym momencie już nie ma, jeszcze nie ma ekspansji, więc no właśnie. Okej, mamy Cybernetic Core. No i ciekaw jestem, czy ten klip zdąży się to nam wykluć. Będzie walka z czasem, mamy 300 w tym momencie życia. Bardzo ładnie Slider używa tych 5 probek, które dadzą mu ten odpowiedni DP. Widać na to, że zniszczył bardzo ładnie w tym momencie. O oh, wow, ten Queen nie został wybudowany. O oh, tak ja. Jest, dokładnie. I to było kluczowe w tym momencie. No i Slider będzie w całkiem pozycji. Ten Queen Creep będzie troszeczkę jeszcze znikał, ale póki co jest równo. Widzimy też 6 slingów biega, tutaj teraz złapią tego Zelota. No i źle dla Slidera, że pozwoli sobie złapać tego Zelota. Tak, to jest, nie ma gorszej rzeczy niż te probki atakujące linki. To tak psuje mining time, że się kurwi nie myśli. No tak, jasne, denerwuje i tak dalej. Tymczasem Slider robi Stargate'a, co ciekawe. Bo przecież robi ekspansję, podwójną ekspansję, która się zaraz tam nam przyszykuje. Bo zauważ, że tam jest jeszcze jeden dron, który czeka w tej trzeciej bazie. Mamy kilka zergingów, mamy kilka probów, które chyba tam nawet kilka, nie wiem, 2-3 proby padły. Dokładnie tak, 3 proby zostały zniszczone jak na razie. Ale są już 2 zergingami, nie zrobi zbyt wiele na takiego gracza, jakim jest... o właśnie, dokładnie tak, jakim jest Slider, bo on bezproblemowo sobie z tym poradzi. Mamy zergingi, nie wiem, które za bardzo kitrają się tutaj za klifem. Nie wiem, co one tutaj robią. Ale tak, no tak, Slider robi Stargate'a. Za chwileczkę będzie miała miejsce ekspansja, dokładnie tak, więc obaj gracze, wiesz co, zaczęli tutaj dosyć nietypowo i no i dalej ta nietypowa gra nam się toczy, bo tak, Slider One Gate Stargate połączony z ekspansją, za chwileczkę będzie starał się może jakieś bez warp gate'u. Aha, bez warp gate'u, dokładnie tak. I druga sprawa jest taka, że wiesz, o, rzucił chronobusta, ale w ogóle nic nie buduje, nie wiem, czy to zauważyłeś na Stargate'cie. Skasował do tego, że był zablokowany w suplach. A teraz 26 na 26, także tutaj Slider się troszeczkę nam pogubił, a Sodom kończy w tym momencie tą trzecią bazę też. Mocno nam tutaj wytysł z dronami, ma 31 i cash, budując kolejne. Więc póki co Sodom wygląda całkiem nieźle, bo tutaj Slider zdecydowanie jest opóźniony, jeżeli chodzi o expy. Ten Void Ray też będzie dużo, dużo później, no i Sodom podbiegając pod to rampy już widzi ten Stargate. No i drugi minus dla Slidera to jest to, że teraz ma pełny wall przez to, że postawił do tego Stargate'a i będzie musiał któryś z budynku zniszczyć, prawdopodobnie będzie to kanon. Tak jest, tymczasem wymyśla nam się plus jeden, Nexus prawie zakończony, Sodom ma 3 bazy i tak jak powiedziałeś, jego ekonomia tutaj idzie w górę. No bardzo, bardzo opóźniony ten Void Ray i myślę, że Sodom w tym momencie bez problemu się obroni, bo tak. Z tego co widzę, kończy nam się Evolution Chamber, podwójny gaz ze strony Sodona, za chwileczkę tutaj pewnie jakieś sporkrolery nam się pojawią, zaraz zobaczymy tutaj jak to Sodom rozwiąże. 5 Overlordów, co ciekawe, Sodom miał supply blocka i decyduje się tutaj na wypowerowanie, że tak powiem, Overlordów. Ma już troszeczkę Queenów, co fajne, co naprawdę bardzo fajne, ma 2 Queeny w trzeciej bazie i pojedynczego Queena w mainie oraz Naturalu, bo tam będzie się także bronił sporkrolerami, ale co ważne, ten main i Naturalu są bardzo blisko siebie, a ta trzecia baza dosyć daleko i do tego jeszcze bez creepu, więc tutaj ten podwójny Queen to jest coś naprawdę bardzo fajnego, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Tymczasem atak będzie miał jednak miejsce w mainie. No i powiem tak, 2 Void Ray'e na jednego Queena i jednego nie z tej strony wypozycjonowanego Spawncrawlera, to może być troszeczkę obrażeń. Nie mówię, że jakieś tam od razu, nie wiem, stratach wylęgarni, ale może być troszeczkę obrażeń. No zdecydowanie tak. Tutaj, jeżeli chodzi o Void Ray'e, to jeżeli dałby radę je sobie tutaj chargować, to na pewno byłyby dużo bardziej przydatne. Póki co jeden Overlord, tutaj widzimy, że teraz chargują się w tym momencie na tym dopiero co wybudowanym Spawncrawlerze. Widzimy, że już drugie stadium tego chargowania do Slidera jest zdobyte. Podchodzi teraz tak Queen'a z Naturala, no i wydaje się, że zostaną otwarte teraz te Void Ray'e. Widzimy, że jeden z nich dostaje 13 życia. Już traci cały shield, więc Void Ray'e się wycofa. Zrobił troszeczkę, no ale zdecydowanie nie tyle,
wymagałoby to, ta inwestycja i te wszystkie, że tak powiem, miałoby wpłacone. Nie. To naprawdę zadało bardzo mało obrażenia. No i co, mam 11 bane'ów, 17 bane'ów, przepraszam bardzo, w produkcji speedolingów już zakończony. Sodno musi przesunąć tego sporkolera, bo on mu przeszkadza wydobywaniu gazu. No i otwiera teraz gate i ciekawe, czy zdecyduje się na budowę centry, bo one mogłyby powodować, że ten pól zostanie odparty. W tym momencie widzimy, że wjeżdżają te bane'y, nie zdąży tutaj to on jedzie z Forcefieldem! Ojejku! Ojejojojoj. To odsypnęło się tutaj strasznie. Słuchaj, te bane'y eksplodują, ale o właśnie, gateway zostanie zniszczony. Mamy w tym momencie zerlingi, sentry nam tutaj padają razem z probami, no i to tak naprawdę chyba już jest w tym momencie GG. 51 dronów kontra 35 probów, a kolejne z nich są zabijane, no i nie przykro mi bardzo, ale... To już jest GG, no Slider straci za chwileczkę zapewne swojego naturala, a na pewno traci pylony. Sodno ma supply blocka, co ciekawe, ale... O wow, no i tu jeszcze force fieldy zagrane dosyć mocno. Slider nie chce dać za wygraną, ale niestety. 1-0 dla Sodona w finale GoPL Forcefielda. No muszę przyznać, że... fajnie z tą haczerką wyszło tutaj. Okej, okay, kolejna gra. No, bardzo fajnie. Tutaj, no, szkoda, że Slider nie wiedział o tym, że co się działo. Dlatego, że bezproblemowo mógłby to bronić, gdyby to sentry było chociażby chwilkę szybciej gotowa. Na pewno wtedy zwróciłby uwagę, rzucił jakiegoś jednego więcej kronobusta. Co? Królu wszedł i trolling. O. Nie no, mocnie zostało tutaj wszystko zatrolowane, ja nie powiem. Ale zobacz, Slider dobrze wie, że trzeba wyjść. O ja. Okej, lecimy, słuchajcie, z drugą grą. No nice, zostało tutaj zagrane, słuchajcie, ja już oczywiście przełączę wszystko, żeby było widoczne. Slider kontra Sodon, Taldar i Maltar to nasza druga mapa, czyli na pewno będziemy mieli tutaj według mnie troszeczkę bardziej makro grę. No zobaczymy chociaż, to znaczy może inaczej, zobaczymy, bo obaj gracze tutaj są bardzo agresywni. To są agresywni gracze. No i co, 1-0 dla Sodona w tym finale, best of three pamiętajmy, więc jeszcze jedna wygrana dzieli go od całkowitego zwycięstwa w dzisiejszym GO.pl. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie, już w pół do 12, oh my god, trzeba iść spać za chwileczkę. No i co, Sodom w prawym górnym rogu, czerwony zerk, jego przeciwnik Slider, który mówi trochę przyfarciłeś w tej grze, znajduje się w rogu. No mam poniekąd rację, bo 2 sekundy szybciej senty, 2 force fieldy, potem następne 2 senty i następne force fieldy i Sodom miałby tą masę banelia i nic by nie był w stanie z nią zrobić. Mhm. Także naprawdę dobrze wyczekany timing i szczęśliwie dla niego. Obróciło się to. No tak jak Sodon mówi, posiadał też dobrą ekonomię. Może nie było to 3 bazy full drone, ale było to 50 dron, czyli całkiem spoko. Tak. Sodon troszeczkę stara się wziąć go pod włos, bo wiadomo, że jeśli Slider sobie pomyślał, mój Boże, mój przeciwnik był tak daleko, to na pewno nie będzie, wiesz, tak w dobrym mindsetzie wchodził do tej kolejnej gry. Ale wiemy, że Slider potrafi się opanować, wiemy także, że Sodon potrafi też grać bardzo opanowany, więc obaj gracze, słuchaj, no to jest naprawdę wysoka półka już, prawda? No, zdecydowanie tak, tam Grandmaster sam z siebie się nie bierze. Już widzimy, gracze się trochę flamują, że Sodon ma czekać do 80 drony, a dopiero potem wychodzić. Tak. No i póki co nie widzimy tego Forge'a, już 15 probków gotowych, więc chyba Slider będzie chciał tutaj budować Nexus First. Widzi, że Sodon spokojnie, bezpiecznie na 15 dronce buduje swój spawn i pool, ale posiada szybki gaz, także zobaczy tutaj speed i może jakiś runbuy. Mhm. Widzimy, że tutaj też dużo dość przestrzeni jest do zabudowania od Protosa, więc no, ten szybki speed może tutaj coś działać, póki co Slider ładny rally point, no i nie pozwala Sodonowi zaekspować, a sam w tym momencie bierze swojego Nexa i stawia Forge'a. Tak jest, Nexus First, na pewno bardzo ekonomiczne otwarcie z jego strony, Slider tymczasem, no właśnie tak jak powiedziałeś, Forge'a tutaj sobie stawia, od razu chyba Gateway będzie nam tutaj pokazany dokładnie, no bo wiadomo, że skoro ma minerał, to na
co ma je wydawać, a dzięki temu jego technologia będzie troszeczkę szybsza niż, niż tutaj normalnie, gdyby tego ja nie postawił. Okej, Sodon miał w sobie bloka małego, żeby tutaj wybudować Queena, ale oczywiście rzuca sobie ekstraktor trika, wiadomo, że potrafi coś takiego robić. Tymczasem Sodon już wie, okej, to był naprawdę bardzo szybki Nexus. Fortius został zagrany, bardzo fajny wall, muszę przyznać, że ten wall jest dobrze zbudowany ze strony Slidera. No i co będzie starał się robić Sodom, bo jak teraz... No i olinuje. Banning Nest. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że właśnie cały czas zbiera gaz, podczas gdy wymyśla mu się Metabolic Boost i może będzie starał się tutaj jakiś zapodać atak, ale no właśnie, to już jest totalny olin. Ale widzi to wszystko Slider tutaj tym propkiem i teraz zobaczy zaraz, że nie buduje tutaj żadnego expa nam Sodom, więc będzie miał dość chyba czasu, żeby dostawić jakieś ewentualnie kanony. No i ciekaw jestem, czy w tym momencie da radę się obronić przed tymi banneringami. Widzimy, że jeszcze około 15 sekund, zanim będzie gotowy ten bannering nest, no i Slider powinien tu zdecydowanie postawić przynajmniej 2-3 kanony, no i wzmocnić ten wall kilkoma budynkami, tak jest. Ojej, nie wybudował ani Cybernetic Core, ani Pylona i 4 Zerlingi wpadły tutaj. No i w tym momencie po prostu zamieni je na banele i to może być bardzo duży problem. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj zniszczyć tego walla. Zauważ, że teraz niszczone są te banele, może nie niszczone, tylko będzie musiał anulować wylęganie się tutaj tego wszystkiego. No i to jest duży problem dla Sodona, bo to jest konsekwencja w jego buildzie. Tu widzimy tylko 4 banele są, no i Slider dostawia drugi kanon, no i bardzo ładnie póki co się przed czym broni. A tam te kończące się banele by zdążyły zniszczyć dużo tych probek, więc niepotrzebny cancel na tych banelach. No właśnie, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Okej, jest już tutaj, jeśli dobrze widzę, 7 Bane'ów. 7. Teraz podbiega tutaj do tego wszystkiego, no ładnie wspasował się tutaj. Ojejku, i te drony! Wszystkie eksplodowane tak naprawdę i Slider chyba... No chyba to będzie GG. Przynajmniej mam takie wrażenie, dokładnie tak. On niepotrzebnie atakuje, tylko on dokładnie tak powinien wbiec do main. Tutaj jest jeden Banning zagrany, no i tak naprawdę tych probów zostało tutaj ekstremalnie mało. O właśnie, teraz to się wszystko rozpada. Piękny panel. No ładnie, fantastycznie i zobacz to po prostu, jak to szybko wszystko pada. Mamy 8-7 dronów kontra 14, przepraszam bardzo, 7 probów kontra 14 dronów. No i teraz może według mnie zrobić sobie solidną ekspansję, czego nie robi. Tak, ale w tym momencie Slider też może podwójnych tutaj chronobustować sobie to wszystko. Mamy też centry, mamy 200 ponad gazu, więc będzie mógł zbudować kolejne. No i póki co, jeżeli Sodonowi nie uda się tutaj narobić dużo baneli, na co się nie zanosi, bo nie posiadam dużo gazu, no to Slider jeszcze jak najbardziej może wrócić do tej gry. Tak. Zważywszy na to, że Sodon tutaj robi nam szybko Hitlera, no to ciekawe, co by mógł Sodonowi dosponsorować, prawdopodobnie Mutale. Nydus. Tak, Nydus, bo on już ma tutaj 2 overlordy w dosyć ciekawych pozycjach i ten Nydus będzie tutaj zagrany, myślę. Bez problemu, ale wiesz co, Sodon przechodzi z jednego lina do drugiego, to tak jak troszeczkę widzieliśmy z Damienem w tej jego grze. I myślę, że tutaj, zastanawiam się właśnie, jak to wyjdzie Sodonowi. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, bo jak na razie on stoi tutaj przy swoim przeciwniku. Zauważę, że ten Overlord już się przesunął, żeby tego Nydusa być w stanie rzucić i na górze, i tak naprawdę na dole. I Slider chyba w ogóle nic o tym nie wie, że ten Nydus może być tutaj grany. Okej, mamy haczerkę, która już się wybudowała, więc o właśnie, Nydus w tym momencie rozegrany. No i powinien cofnąć te swoje zerlingi sprzed naturala swojego przeciwnika. Nie wiem za bardzo dlaczego. Linki są szybkie, wydaje mi się, a może broni się przed tym, żeby Slider nie zobaczył, żeby cofują swoje jednostki. Slider w ciężkiej pozycji, dopiero teraz wyrównuje się liczba jego workerów z przeciwnikiem, no i wychodzi teraz na te banery, które morfował tutaj Sodon, pokazując przez chwilę, że chce być jeszcze agresywny od frontu. W międzyczasie kończy się nam tu Nidus Network, tutaj skolejkowanych już prawie 20 linków gotowych do wejścia do tej budującej się nam, nie wiem jak to nazwać. Ale co nazwać? Wyrzutni zerlingów. Tak, no może tak właśnie. O, ale zobacz, Sodon w tym momencie widzi tego Nydusa, ale no właśnie, to jest o wiele za późno, no i tak naprawdę już w tym momencie chyba nie będzie miał szans, żeby uratować swojego maina. No tu jest 3 centry oraz 0, ale zobacz, będzie atakował Nydusa, co jest bardzo ważne, chociaż nie, cofa się, za dużo zerlingów, za dużo tego wszystkiego tutaj jest, traci kolejne proby, został zagrany force field, ale no straci na 100% Nexusa, nie ma tutaj szans, żeby tego Nexusa uratować. Ja myślę, że nawet mógłby tutaj wejść Queenem i po prostu postawić tam Cryptumora, bo ma na Cryptumora. Pylony niszczone, tutaj oczywiście asymilatory, Nexus stracony, ile pozostało probów? 23 na 20, 19 drogów, przepraszam bardzo. No i czy zostanie zagrany, no właśnie, full wall
Troll z pylonu wygląda na to. Sodom w zakresie chyba straci swojego overlorda, wygląda na to. O, Bejny! Trzy Bejny starają się tutaj połączyć z czymś. Zniszczony jeden pylon, drugi anulowany, ale zobacz, force fieldy plus zelot. Ten zelot jednakże ma bardzo mało życia. Zaraz zobaczymy, czy Slider będzie w stanie się obronić. No stara się jak może tutaj, stara się jak może. Infestation Pit jest grany, co ciekawe. Wow. Tak jest, ale ta linia minerału będzie pod dużym problemem, jeżeli te linki będą w stanie się tam wedrzeć. Dlatego, że wykonano, wspomniałem, tylko naturalizuje się, w tym momencie te sentyny okrążone, no i linie większe z nich. No i duży problem w tym momencie ze strony Slidera, bo jego linia minerałów może być wyczyszczona poza zasięgiem tych kanonów. No i tutaj widzimy, że buduje nam sobie jeszcze Infestation Pit. Prawdopodobnie zaraz będzie abusowo tutaj górą. Musi tutaj uważać, żeby nie stracić sentry. Dwa Bejny są budowane, zobacz. Okej, wszystkie serwingi stracone i te Bejny w ogóle nie będą w stanie się tutaj wybudować. No i tak jak mówiłem, Cryptumor postawiony, Infestation Pit jest grany, Pathogen Glance, no i ten ostatni Bejnik morfowany jeszcze w kokonie nam pada. No ale właśnie, mamy tak, mamy Crypt w mainie, mamy Cryptumora, który tutaj się rozsiewa coraz bardziej. Ja myślę, że nawet dojdzie do maina. Ja myślę, że nawet... Tak jest, ja myślę, że on tego Cryptumora tutaj postawi bez najmniejszego problemu. Zaraz zresztą zobaczymy ten Overlord, jest troszeczkę ostrzelany i właśnie... O, Cryptumor musi go anulować, jeśli nie chce go stracić. Ładnie go anulował, ale zobacz, już rzuca go gdzie indziej. Fajnie to wygląda. Okej, ekspansja ze strony Sodona, Infestory za chwileczkę tutaj nam się pojawią. Ja się zastanawiam, czy on po prostu się tutaj nie przerzuci, nie zagra Infestoranów. Zaraz zobaczymy. Okej, jest kolejny Cryptumor. No i to tak naprawdę, wiesz co... Nie wiem, czy on doleci tym creepem do miejsca, gdzie ma być budowany Nexus, ale zaraz to zobaczymy. Okej, są dwa Infestory. Bardzo ładnie tutaj to wszystko zostanie za chwileczkę według mnie rozegrane. No co, myślisz, że jakiś mocny Fangal w linii minerałów? No znaczy, docelowo chyba tak chce właśnie zrobić tutaj nam Sodom, przepraszam bardzo. Buduje się dwa crawlery, no bardzo fajna taktyka. Widzimy, Slider próbuje wychodzić się drugą stroną. W międzyczasie sam stawia swoje kanonki. No niezła gra nam się tutaj zrobiła. Okej, jest Barrow na Infestory. To ciekawa, no bardzo konsekwentnie długo grający zerg z jednej bazy, to rzadko widziana rzecz. Mamy ten Barrow. Ojejku, ale Szwangal teraz na próby, troszkę zostało złapanych. Drugi. Ojoj, Slider mówi GG, wychodzi z gry, No nieźle. Więc mamy 2-0 dla Sodona, no i ciekaw jestem, czy Slider będzie w stanie jeszcze powrócić do tego finału. Czyli jest best of three, więc to już jest koniec, z GG, No myślałem, że był best of five. Nie, best of three. Oni wiedzą o tym, że grają best of three? Tak, bo Slider pisze dzięki. Tak jest, dzięki, dobranoc, no i to w zasadzie wszystko. Okej, Slider już w tym momencie... Fajne zachowanie ze strony Slidera, zero hejtu, to mi się podoba. No. Sodonowi chyba też się spać chciało, bo szybko to skończył. Tak. No słuchajcie, no... Mamy prawie 12, więc wiadomo. Ale co, no, jak oceniacie? Ja myślę, że cały turniej bardzo fajnie nam wypadł. Fajne gierki zostały zagrane, muszę przyznać. No zdecydowanie tak. Powiedz mi, Zed, czy... Ty jutro streamujesz Go for SC2? Oczywiście. Oczywiście. Jeżeli miałbyś ochotę, to mogę do ciebie dołączyć. No bo jasne, to ja myślę, że... Nie mam żadnych lepszych zajęć, także... Najprawdopodobniej do zobaczenia jutro. Proszę Państwa wszyscy. No i na dzisiaj to chyba tyle, nie? Bo ja też jestem już zmęczony. Tak. Nie brałem udziału za bardzo w tej grze, bo mi się tak spać, że nie ogarniam. No tak. Słuchajcie, my już wszyscy będziemy się oczywiście z Wami żegnać. Dzięki za oglądanie nas tutaj, naszych wypocin, że tak powiem, słownych. Neologizmów i zedonizmów, że tak powiem. Zedologizmów. Tak, zedologizmów. Ja byłem Zed, jestem dalej, zresztą jutro też będę. Ze mną był Cichy. Mój taki bardziej ogarniający co-caster oraz oczywiście mistrz trollingu, czyli Hexa. GoPL Force 2 właśnie się zakończyło. Jutro zapraszamy od mniej więcej 16.30 będzie pregame show i od 17.00 rozpoczniemy od Go for SC2 numer chyba 181. Już w tym momencie. Dzięki bardzo wszystkim. Do następnego razu. Do zobaczenia. Dobranoc.